James Clear w swoich atomowych nawykach proponuje, żeby nie skupiać się tak bardzo na celu, a bardziej na nawykach i na samym systemie. Dlaczego? Dlatego, że cel mają i ci, którzy wygrywają, i ci, którzy przegrywają. Sam cel w sobie jest czymś tak odległym i czymś, co też, nawet jeżeli go osiągniemy, to nie daje długotrwałych rezultatów. Ponieważ wyobraźmy sobie, że dochodzimy do momentu, na przykład po większych porządkach, że nasz dom w końcu wygląda tak jak chcemy. Ale nie wyeliminowałyśmy złych nawyków po drodze, nie zmieniłyśmy naszych zachowań. Nie będziemy czekać długo, a znajdziemy się w, znowu w punkcie wyjścia, albo co najmniej w takiej sytuacji, w której znowu będziemy musiały podejmować właśnie takie bardzo duże porządki. Jeżeli skupimy się za to na nawykach i na samym jakby systemie, który ma nas też po drodze doprowadzić do tych skutków, które oczekujemy, to to daje po prostu długotrwały i taki trwały efekt, ponieważ nie zmieniamy tylko tego, co jest na zewnątrz, tylko to, co widzimy gołym okiem, ale zmieniamy też nasze zachowania, stajemy się innymi ludźmi, przez co mamy większe szanse na powodzenie. Taką kontynuacją tego tematu jest to, żeby skupić się na zmianie tożsamości. Jest to bardzo ważne, co w danym momencie o sobie myślimy albo mówimy, ponieważ nasze myśli chcąc, nie chcąc wpływają też na nasze działania i na nasze przekonania i postawy. Jeżeli cały czas podczas porządków będziesz uważać się za osobę, która jest bałaganiarą, za osobę, która leczy swoje smutki zakupami. I tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę trochę będziesz podcinać tą gałąź, na której siedzisz. Będziesz jakby osłabiać swój własny zapał właśnie takimi myś myślami. Chodzi o to, że jeżeli chcesz się stać osobą, która lubi porządek, która jest zorganizowana, to należy zmienić myślenie o sobie. I te różne działania, i takie małe nawyki, które po drodze będziesz zmieniać i podejmować, to właśnie one są takimi głosami, na tą nową tożsamość, którą wybierasz. Tak naprawdę każdy taki mały nawyk będzie tobie samej udowadniał, że tak, że jesteś osobą zorganizowaną, że jesteś osobą, która nie chce mieć klamotów w domu. To nic, że jest to proces i że to jest coś, co nie dzieje się z dnia na dzień. Zmiana tożsamości jest tutaj kluczowa i tak naprawdę to ona później powoduje to, że nasze życie naprawdę się zmienia. Do mnie bardzo przemówiło to, jak właśnie autor książki Atomowe nawyki mówi, że jeżeli piszesz, jesteś pisarzem. Jeżeli biegasz, jesteś biegaczem. To nie ma znaczenia, że na przykład piszesz jeden akapit dziennie albo że przebiegniesz tylko trochę każdego dnia, ale jeżeli robisz to konsekwentnie, to udowadniasz sobie, że jesteś właśnie taką osobą. Uczyń to łatwym, czyli upraszczanie tych działań, które mają też niejako zakotwiczyć ten nowy nawyk. Nie mogą być trudne rzeczy. Jeżeli pomyślisz o swoim domu, który być może teraz ma bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy, to ta skala może cię w jakiś sposób przerasać albo paraliżować. Ale jeżeli pomyślisz o tym, że każdego dnia... Masz się pozbyć tylko jednej rzeczy, albo wybrać tylko jedną rzecz i dać ją na przykład do dedykowanego pudełka, to to zadanie staje się o wiele prostsze i takie łatwiejsze do przyłknięcia. Chodzi o to, że jeżeli nawet zaczynasz od takich bardzo prostych rzeczy, ale konsekwentnych, wykonywanych codziennie, dowierz mi, że to przyniesie rezultaty, bo tak jak wspomniałam to będzie zmieniać Twoją tożsamość, będzie potwierdzać Twoją nową, wybraną tożsamość osoby zorganizowanej i tak samo po drodze będziesz widziała postęp, ponieważ to nic, że robisz nawet najmniejszy krok, ale jeżeli robisz go do przodu, no to wiadomo, że będziesz się posuwać do przodu, a nie do tyłu, ani nie będziesz stała w miejscu. Więc uczyń to prostym. Jeżeli wiesz o tym, że chcesz coś zmienić i tutaj w tym naszym przypadku Chcesz na przykład posprzątać swój dom, to właśnie najprostszą metodą będzie to, żeby każdego dnia pozbyć się jednej rzeczy. Tutaj nie ma wymówek, po prostu każdy, w każdej sytuacji jest w stanie się pozbyć jednej rzeczy ze swojego domu. To może mogą być na początku nawet śmieci, bo prawda jest taka, że nawet jakieś puste butelki, czy rzeczy, które powinny trafić do kosza, one czasami nam zabałaganiają naszą przestrzeń. Jeżeli nie chcesz tego robić sama. No to tutaj mogę zrobić sobie mini reklamę i zarekomendować Wam 55 rzeczy, 55 ciekawostek i 55 powodów do wdzięczności. To jest taki mój e-book, który właśnie polega na tym, że każdego dnia przez 55 dni pozbywasz się jednej rzeczy. Ale też możesz to zrobić zupełnie samodzielnie po prostu. A zaraz Ci powiem też, jak tego dokonać, żeby to było jeszcze łatwiejsze. W atomowych nawykach znajdziemy taką propozycję zasadę dwóch minut a mianowicie, żeby każde działanie uprościć maksymalnie do takiego działania, do takiej aktywności, którą można wykonać w dwie minuty. Przykład, na przykład jeżeli chcesz napisać książkę, no to w takim razie piszesz przez dwie minuty, to może być jedno zdanie. Albo jeżeli chcesz posprzątać swój dom, no to tak jak wspomniałam, możesz się pozbyć jednej rzeczy, możesz wyrzucić jednego śmiecia, Możesz nawet nastawić timer na 2 minuty i zrobić coś w ciągu tego czasu. Wiem o tym, że to się wydaje takie, no że po co w ogóle zaczynać, jeżeli to ma trwać dwie minuty, ale kluczowe tutaj jest to, żeby zakotwiczyć nawyk. I zaraz jeszcze tutaj opowiem Ci, jak to dokładnie jeszcze zrobić, bo trudno jest optym optymalizować nawyk, który nie istnieje. Chodzi o to, żeby on w ogóle istniał. Nawyk, który już istnieje, który jest czymś naturalnym dla ciebie, o wiele łatwiej jest później rozbudować i go jakby rozszerzyć, jego też działanie czy skutki, aniżeli brać się za coś, od razu tak skakać na głęboką wodę i próbować stworzyć taki nawyk. W godzinę będziesz zajmować się porządkami. To jest nierealne też w naszej sytuacji w tej chwili, gdzie wszyscy jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu. O wiele łatwiej jest zacząć nawet od tych dwóch minut. Jeżeli ten nawyk wejdzie ci w krew, nawet taki króciutki, to zobaczysz sama, że po jakimś czasie łatwiej będzie go rozbudować. Kiedy dać te dwie minuty? Kiedy zastosować tą zasadę dwóch minut? Tutaj autor książki proponuje coś takiego, jak skorzystanie z piętrzenia się nawyków. Chodzi o to, żeby wykorzystać nawyk, który już mamy, i po tym nawyku wykonywać kolejny nawyk. Czy masz nawyki? Oczywiście, że masz. Każdy z nas ma takie nieuświadomione. Chodzi też o to, żeby przeanalizować swój dzień i uświadomić sobie, co robimy w jakiś sposób naturalny, automatyczny. Na przykład, jeżeli pijesz kawę codziennie rano, no to na przykład po wypiciu kawy możesz poświęcić dwie minuty na to, żeby czegoś się pozbyć, albo żeby wybrać coś, czym musisz się właśnie zająć i czego się musisz pozbyć. Myślę, że rozumiesz o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby skorzystać z tego, że już jest coś naturalnego w Twoim życiu, coś, co jest dobre albo neutralne, i tam po kolei zakotwiczyć ten kolejny nawyk. To dzięki temu później po prostu stanie się to dla nas łatwiejsze i naturalniejsze, żeby wprowadzić to kolejne zachowanie w nasz rytm. To jest bardzo ważna kwestia. Najważniejszy jest nawyk sam w sobie, to nie musi być idealne. To jest oczywiste, że szczególnie na początku będziemy popełniać błędy, że będą lepsze i gorsze dni. Często powstrzymuje to, że to musi być zrobione tak, jak jest w naszej głowie, że mamy jakąś idealną wizję, jak miałoby to wyglądać, a życie jakby pokazuje inny scenariusz. Więc chodzi o to, żeby to zostało zrobione, aby ten nawyk został wykonany najlepiej, jak potrafisz. Jeżeli w danym dniu wydaje ci się, że nie wiem, że po prostu nie szło Ci z tymi porządkami, to nic. Chodzi o to, żeby jakieś działanie zostało wykonane, żeby, żeby to po prostu cały czas szło do przodu, nawet jeżeli mają być to takie najmniejsze kroki z możliwych. On tutaj podaje też taki przykład ćwiczeń, że zamiast rezygnować zupełnie z ćwiczeń, bo nie mamy kompletnie na to siły, Lepiej jest zrobić jedną pompkę, dwa przysiady, cokolwiek w tym danym momencie, w którym chcieliśmy zakotwiczyć nawyk, aniżeli zupełnie z tego rezygnować. Ważne jest środowisko, w którym budujemy nawyk, to zewnętrzne. I tutaj bardzo taką moim zdaniem dla mnie niesamowitą w ogóle ciekawostką było to, że podaję przykład tam wietnamskich żołnierzy, którzy byli uzależnieni od heroiny. Będąc w Wietnamie podczas wojny, a kiedy wrócili do domu, to podobno 90% z nich z dnia na dzień porzuciło ten nauk, dlatego że zupełnie zmieniło się środowisko. Nie było już tego wojennego stresu, nie byli w Wietnamie, nie było tych współ jakby uzależnionych i tak dalej. Co w ogóle zaprzeczyło niektórym teoriom wcześniejszym, że no uzależnieni narkomani, jakby niezależnie od okoliczności zewnętrznych, Będą uzależnieni. I z tego wynika fakt, że zewnętrzne właśnie otoczenie ma ogromny wpływ na to, jak my się zachowujemy i co robimy i jakie nawyki nabywamy. Więc, jeżeli chcesz to jakby zaimplementować też do swoich porządków, to warto, żeby to pudełko na przykład na takie rzeczy, których chcesz się pozbyć, było gdzieś w widocznym miejscu. Najlepiej w takim miejscu, w którym właśnie w danym momencie chcesz pozbywać się rzeczy. Natomiast środowisko to nie wszystko. Ważni są też ludzie, którymi się otaczamy, dlatego że my dostosowujemy się w jakiś podświadomy też czasami sposób do norm kulturowych, które nas otaczają. Więc jeżeli dla większości osób, które są w Twoim środowisku, to jest naturalne, że pocieszasz się zakupami, jest takie pobłażanie jakby tego tematu, albo też jest to naturalne, że trzyma się rzeczy za wszelką cenę, to wtedy będzie Ci na pewno trudniej wyjść z tego i stworzyć dobry nawyk. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że bywa różnie, że czasem jest tak, że my jesteśmy jedynymi osobami, które chcą się tych nawyków pozbyć złych, które chcą uporządkować nasz dom i nie trzymać niepotrzebnych rzeczy. Ale w takim przypadku myślę, że tutaj naprawdę dobrym remedium może być internet, znalezienie grupy osób, które myślą tak jak ty, które też chcą zmienić tożsamość i chcą być zorganizowane, które będą właśnie Osobami, które nie chcą mieć niepotrzebnych rzeczy w domu, i tutaj faktycznie obserwowanie takich kąt, takich treści będzie pomocne. Ja jestem święcie przekonana, że każdy jest w stanie pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Każdy w swoim czasie, to może być bardzo powoli, to może być przez różne perypetie można przejść, być może nawet przez terapię, jeżeli ktoś jest uzależniony już od zakupów albo jest takim chorobowym zbieraczem, ale każdy. Może z tego wyjść i wychodzą z tego ludzie i to naprawdę z takich bardzo trudnych sytuacji, więc jeżeli oni wyszli, to Ty też możesz z tego wyjść i też możesz mieć dom bez niepotrzebnych przedmiotów.